Właśnie mówił i nie wiem, co jest 5, nie? A, dobra. Już spróbuję ci pokazać. Trudno czy ciężko to stwierdzić teraz, ja ci mam pokazać na indykatorach. To było. O, tutaj. Mniej więcej, czyli przed. Nie, no nie pokażę ci teraz tak zbytnio. Nie mam jak. No ale mogę ci, nie wiem. Jak możesz sobie wpisać w internecie, jak się używa tych indykatorów. Wpisz sobie, jak używać CHOP i RSI. I EMA50. No i ci wyskoczy, jak używam ja tego. To trudne nie jest. Ile miałeś strat w tym tygodniu? Już ci mówiłem. Czekaj. Strat. Raz, dwa, trzy. No, trzy straty. I z tego ci wyszło 350 zł zysku w sumie, tak? No. No to git w sumie. No, 300, 366 dokładnie. Ale nic. A ty wchodzisz generalnie w jakich okresach patrzysz? Ten na minutówkę, 3 minutówkę, 5 czy 15, w których wchodzisz? Na 5 minutówkę. Na 5 minut. No na 5 minutówkę patrzę. I ile tam mniej więcej lecisz na zasadzie łapiesz na przykład po 1-2% i robisz dużo ruchów? Czy strategia jest taka, żeby łapać mniejsze? Znaczy robić mniej no, otwarcie tam longów i shortów? Przy tam większym procencie. Że ja po prostu, no jak widzę okazję na wejście, to wchodzę. Jakoś po prostu trzymam tar do wtedy, kiedy ustalę TP. No nie mam jakichś takich innych, że wchodzę po ruch, że na jednej świecy, bo. Jeszcze raz, nie, musisz jeszcze raz zdefiniować pytanie, bo nie wiem, czy się dobrze zrozumieliśmy. Dobra, chodzi mi o to, że bardziej twoja strategia opiera się na tym, że wchodzisz na krótkie ruchy, robiąc powiedzmy tam pełno otwierasz pozycji, robiąc 1-2%, czy na przykład otwierasz mało pozycji, robiąc na przykład 20-30%. A, no to 20-30. Okej. No. A czemu na przykład ze względu nie wchodzisz w takie krótkie pozycje? No, że to zależy. Jak widzę też krótką pozycję, to też w nią wejdę. Wchodzę w takie i takie. Nie mam określonego. Nie mam określonego typu pozycji. A na jakiej dźwigni grasz? 1 do 100, bo skalpuję. I generalnie tam jest tak, że im większa dźwignia, tym większe fee jest pobierane, nie? Tu chyba od lota to zależy, ale chyba też tak. Chyba też. Generalnie jak powiedzmy mam 6 tysięcy złotych, No. no i teraz No. pierdolę sobie dźwignię z setkę. No to też muszę zrobić większy procent, żeby mi po prostu przy 1% tam te finie zjadło, nie? No tak. No tak. Dokładnie. Więc to fi takie skurwysyństwo trochę. No, muszę na czymś zarabiać. Ale tutaj powiedzieć, że TFI nie jest dużo o transakcji. Jak można przykład takie konto Rose Reed. Tutaj się da wybrać na IC Markets. I to nie jest wcale takie straszne tak naprawdę. Tutaj te fee jest niskie. W miarę. Przynajmniej. Ty na Forexa na jakiej zasadzie grasz? Bo coś tam mówisz z tym MetaTrader czy coś, bo ja nie za bardzo rozumiem, o co ci z tym chodziło. A, MetaTrader to jest platforma do tradowania. Po prostu jak masz Binance na krypto, to tutaj masz No. MetaTradera. Że to jest taka bardziej patch. Żeby MetaTrader działał, musisz mieć swojego brokera. Ja mam IC Markets. Jest zarąbisty, mi się bardzo podoba. No i jakby podłączasz go do tego MetaTrader. MetaTradera znaczy się. Podłączasz go i możesz sobie normalnie tradować. To jest taki twój broker jakby. No, że to jest broker.
skrócie. No, a ten broker w sumie co nam daje? No możesz tradować. On ci daje dostęp do No rynków. ale jego. No tak jest. Aha, dobra, rozumiem. No. A co to są generalnie paterny? No, paterny? Paterny? No, na przykład no trade. Pokażę ci. No, masz taki kanał jakby na tutaj na Discordzie. Wiedza. I masz paterny. No i to są formacje w skrócie. Formacje WRS-u. One się bardzo fajnie sprawdzają na tych czartach właśnie typu 5 minut, 3 minuty, 15. Według mnie oczywiście, no tam tutaj widzę, że mają dużą skuteczność. Sprawdzają się Czyli bardzo. jak tam nie mówi paterny, no to chodzi mu po prostu o formację, tak? Typu double top, double bottom No tak. itp. itd., tak? No. Okej. Dokładnie. I to się tutaj fajnie sprawdza. Oczywiście na tych kilkominutowych się bardzo fajnie sprawdza. I podobno tutaj ma właśnie największą skuteczność. Ja to też widzę. I też się na nim wzoruję. I to co, na 5-minutówkach te paterny? Słucham? Na 5-minutówkach te paterny No. najbardziej, czy? No na 5-minutówka. Bardzo często się sprawdzają. Oczywiście tutaj nie chodzi tak, że masz łysy pattern i zostałeś milionerem, tylko mi chodzi też, że masz Nie, też. rozumiem, rozumiem. To są powtarzalne po prostu schematy, które się Tak, mogą zdarzyć, ale tak. muszą. Tutaj też trzeba umieć wiedzieć, na przykład, kiedy pieniądze wpływają do rynku, kiedy wypływają z rynku, kiedy wejść, kiedy wyjść, obliczyć na przykład, kiedy zabrać profit, kiedy zabrać stratę. Niestety taki hop-siup nie jest. Trzeba jakby mieć psy. Generalnie. Czy mi takie jakby wyczucie, nie wiem jak to nazwać, ale ja już takie na przykład wyczucia nabrałem jakoś. I fajnie się traduje. A jaka jest twoja strategia na wychodzenie? Na wychodzenie? No patrzę, no jakoś też mam takie właśnie wyczucie. Patrzę, kiedy jest natężenie kupujących i sprzedających, kiedy pieniądze wchodzą i wychodzą z rynku. Też się na FIBO opieram, bardzo tutaj też bardzo fajnie FIBO działa, linie trendu. Właśnie takie różne. Generalnie sobie też tradeowałem, ale na tym, na koncie demo akurat, no to te paterny w ogóle bardzo dużo z tego, tak wiesz, takie suche dosłownie te paterny wchodziły, nie No rozumiesz? też nawet Przy wchodzą, double powiem top ci. i bomba w dół. O, tutaj jest mój O, dzisiejszy zysk, tutaj jest bo przez chwilę dzisiejszy, ostatniego trade'a zamknąłem. Mogę nawet pokazać. Widzicie ekran? Czy... A nie, chwilę, muszę udostępnić cały ekran, bo przez chwilę właśnie trade'a zamknąłem jednego. Bo zauważyłem, że tutaj trzeba pieniądze było już... pokazać. Słucham? Że trzeba było pokazać. A, proszę. Już, tutaj Discord jest. Proszę bardzo. Tutaj go zamknąłem, mogę nawet pokazać, otworzyłem tutaj, zamknąłem tutaj. Tutaj się wróciło. To po prostu może być odbitre, więc zamknąłem. No i dzisiaj tak trady wyglądały. Moje. O, tutaj macie całą książkę. Z jakiej Czekaj, kapitałem czyli gdzie, wchodzić? gdzie... Tutaj macie wszystkie moje dzisiejsze trady, żeby nie było, że oszukuję. Czyli gdzie wchodziłeś generalnie, dokładnie? Tak, no że Tak. wchodziłem, wychodziłem, jak, buy czy sell i zyski są. Bo nie widać za bardzo, za słaba jakość jest. A, dobra, to mogę wysłać, jak chcecie. Wysłać na czat? No możesz w sumie. No to wyślę. Proszę bardzo. Wyślę na czat tutaj Forex. Proszę bardzo. Z jakim kapitałem wchodzisz w pozycję? Tutaj się to liczy w lotach. I w locie ja najczęściej, że ja mam głównie stałe loty. Tylko że na danych. O, widzicie, czekajcie, jak idealnie tutaj wyszedłem ładnie. Bo zauważyłem, że pieniądze już wpływają do rynku. No i zamknąłem pozycję elegancko. I zabrałem profit. Dobra.
Co ja miałem powiedzieć? A, z jakim kapitałem? Tutaj się wchodzi na loty. Każdy instrument inaczej ma zbudowany lot. Czyli na przykład na US-30 wchodzę lotem 03 albo 02, najczęściej 03 po prostu. A na przykład na złocie wchodzę najczęściej lotem 05, znaczy 005 i 006. Tak po prostu sobie wyliczyłem, że tyle jest najlepiej i nie zaboli mi ani, że nie zaboli mi po prostu jak stracę. A w przeliczeniu na złotówki albo na dolary, ile to jest? Tak mniej więcej. No to jest. Poczekaj, może bym musiał zobaczyć. Znaczy, poczekaj, to na regulatorze się jakoś wyliczało. Ale to jest, poczekaj, to jest 20 dolarów? Nie, to nie jest 20 dolarów. 18 dolarów to jest. No, to jest 18 dolców. 0,06 lota na złocie. Tak. To jest 18 dolców około. Ja już sobie zamykam tydzień. O, tutaj Bitcoin. Już tutaj było napłynięcie letnie. Ale czy to się uda przebić? Ciekawe, czy tutaj już puści. No to spieprzymy się w dół. Mogę się założyć. Na 28-100 mamy mocne wsparcie i według mnie to się utrzyma gdzieś co najmniej 8 godzin powinna się tam cena trzymać, jeśli nie zejdziemy mocno niżej, co nie? No masz rację. Nie, jak I to? Czemu na I 28-100? możliwe jest przed Czemu tym. na 28-100? A faktycznie Co? masz rację, tutaj A wsparcie, faktycznie masz masz. rację. No i potem, wiesz co, generalnie możliwy jest, że będzie ten niedźwiedzi retest, nie? Okolice 29-800, coś tego typu. No, wiele mówi, że jeszcze się zesramy niżej Mówi, że się niż zesramy poprzedni niżej punkt, niż więc. poprzedni punkt, I więc. wcale bym się nie zdziwił. I wcale bym się nie zdziwił. No ja tak się szykuję na zakupy pomału, nie? No. No. Przy tych. Ja miałem kupować po 100 zł krypto z 3 miesiące temu. O, z 3 miesiące Udało temu. mi się zakupić Udało mi za się 400, zakupić za 400. ale potem na szczęście sprzedałem, bo z jakieś 50, nie, lub 40% było w lunie. Więc, ale sprzedałem to. Chwilę nie kupowałem i wszystko się teraz zaczęło właśnie srać. I się potem zesrało z tego poziomu i teraz pewnie znowu zacznę sobie kupować. Będę to po prostu trzymał. Ja to sobie kupiłem Ledgera, nie wiem jak to się wymawia. I planuję sobie tam po prostu takie oszczędności robić, jakieś mniejsze. To po 100 zł tygodniowo wkładać. Spoko. O, tutaj natężenie kupujących jest. Na złocie. A już się w trady nie wchodzę, zrobiłem zysk. Więc. Baja. Bum. O, tutaj zaś US-30 leci. Wszystko leci w dół. Wszystko Ciun. leci w dół. Ciun. Kryptobujas. Co tam? Bo ja siebie słyszę u ciebie. Siebie słyszał ciebie. A, dobra, a generalnie ma ktoś z was może jakiś pomysł, jakim mam to rozwiązać? Bo za bardzo nie wiem. Może naciśnij mów, że pod Może przyciskiem będziesz gadał. Ono. Tam Dobra. opcję masz. Ale generalnie to nie idzie jakoś załatwić, że tak w Znaczy, ustawieniach zależy gdzie coś masz mikrofon. Zależy gdzie masz mikrofon. Jak masz w słuchawkach, załóżmy to przy głośniku jakoś może. Albo w Albo. ustawieniach sobie ścisz mikrofon. Albo. No, albo nie wiem, zobacz jak naprawić podgłos w słuchawkach Nie na wiem, co YouTubie. będzie naprawić podgłos w słuchawkach na YouTubie. No generalnie nie jestem właśnie na Zmiażdżyłeś słuchawkach. mikrofon sobie. Nie naraz. Ale Właśnie a nie. czy masz głośniki? Tak, jestem na tym, na laptopie i nie mam słuchawek, nie? A, to wszystko wyjaśnia, no. A, dlatego. To dlatego. A gdzie można założyć takie konto demo?
Żeby ten. No patrz, wchodzisz sobie na IC Markets i po prostu sobie klikasz tutaj Try a Free Demo i sobie wprowadzasz tam wszystkie dane tutaj. Wprowadzasz Ja się pod... nauczyłem, ja tak. No mów, mów. Sorry, bo tak trochę mam słabo z zasięgiem. Na TradingView jest fajne konto demo. No ale tam, no też fajne jest tutaj konto demo, masz sobie tutaj otwierasz i masz tradowanie, tym tutaj pozycja długa, krótka, też jest spoko. Ale tutaj też jest fajnie, założysz sobie konto, jak chcesz zacząć z Forexem, to tutaj na tym IC Markets. I potem sobie instalujesz te Platforms, MetaTrader 5 albo 4, jak to woli, ja wolę 5. Do tego trzeba KYC, czy nie? Co trzeba? KYC. Co to jest? No ta weryfikacja z dowodem. A, czyc, dobra. Tak. Ale na demo też, czy? Nie, na demo nie, na demo nie potrzebujesz. Na demo nie jest potrzebna kompletnie. Na demo sobie można normalnie tradować. Na luzie. A co w ogóle z tą Luną? Coś tam o niej dodali, czy już dead? Raczej dead, Nie. dokładnie już Ale nawet ziomek jakieś kary niby dostał. Kary? jego prawnicy już zaczęli go opuszczać tego dokłona. Odechciało Ale się. jakoś Luna 2 by coś tam zaczął tworzyć. Ta Luna 2, już to widzę, by ktoś zaczął to inwestować. No na pewno już nie będą mieć zaufania, no ale myślę, że teraz powtórzy się na tronie. To u Luny. Ja myślę, że na tym, na albo GMT, albo Wave się powtórzy. To też, ale to jest. A teraz chodzi mi bardziej o korelację ze stablecoinem. Bo ten A. Tron też tak działa właśnie. Właśnie ostatnio na chyba na KuCoina właśnie wszedł ten stablecoin od tego, od Trona. Też ciekawe, czy znowu tak polecą, Te bo też bym sobie stablecoiny. poszortował. Kurde, ale ten Zaorski tart shortował idealnie Luna. On shortował od ilu? No, od $80? Takiego. Kurde, ja widziałem transakcję, jak gość shortował Luny od 100 tam 9 iluś tam dolarów do tych kilku centów. Ja pierdziele, jakie procenty porobili. Tam taką kasę można było zrobić, taką kasę. Ja ci dziękuję. Prawda, no ale. No bardziej Hajs. mi szkoda tych ludzi, którzy faktycznie poinwestowali wszystkie swoje Ja oszczędności na słyszałem kiedy było ten poziom historię. 100. Jak to, ja słyszałem historię, że ktoś wziął kredyt na ten, na inwestycje na Lunę i hipotekę zastawił tam. O, to już w ogóle chyba stryczek. Nie, to już wtedy to jest taki gwóźdź do trumny. Że on się przewrócić chyba musiał. O kurde. Przewalone. Chyba było nawet parę samobójstw takich udokumentowanych, że Tak? ludzie sobie chyba jebnęli magika po tym, jak zobaczyli, co się stało. Szczerze nie dziwię im się. Ja też. Teraz najlepsi są ci, którzy mówią, żeby kupować teraz za grube pieniądze, bo jak dostanie dolara, będą milionerami. Tak, Jak to, kasa kapitał. jak to dotknie dolara, to zrobię pompkę na Kutasie. Na pewno biorąc. Nie wiem, co by się musiało stać. Cały rynek musiałby zainwestować w Lunę. Każdy musiał wszystko sprzedać i w Lunę zainwestować. Chociaż jakby tak się umówić, kurde, w telewizji wszędzie na daną godzinę nakupić Luny. No tak, no ale ktoś będzie musiał stracić. No właśnie. To by Kto pierwszy, ten nie lepszy? zadziałało. Chyba, że kto pierwszy, ten lepszy. Ach, kurde. Ten, a tam był też jakiś plan na jakby drugą lunę, coś tego typu? No, tam, Słyszeliście o tym? no, tyfonem już. No ale gówno z tą drugą Luną, jak nic to nie włoży żadnych pieniędzy. Drugie potrzebne pieniędzy. Znaczy, ja myślę, że ci luniarze zaczną też się naganiać znowu. Tak, się Znowu. zesrają. Będzie pompa przez pierwsze 2 tygodnie, Będzie a potem pop. znowu się zesra. To co, dla nas okazja, nie? Tak.
Szorcik, szorcik będzie. No, wtedy już short wleci potężny. W ogóle dla mnie ciekawe to będzie, jak tam w lipcu ten Tencent uwolni te środki z tych swoich, te zamrożone środki i będzie ciekawe, jak zleci Tencent. A ma zamrożone? Tak, 27 lipca odblokowują i ludzie zaczną po prostu wypłacać, bo tam jak ktoś, tak to jest stworzone, że żeby je wypłacić, tam musisz czekać jakiś czas i oni odblokowują tego 27 lipca, już ostatnio była pierwsza fala i takie lekkie spadki były. A teraz się potężnie zesra. O, Tencent to jest, no i właśnie będzie niezły kwas z tym fejmem całym, fame Dumpit. tokenem, bo to jest tym wszystko właśnie połączone. To będzie taki dumpit. No, bok zero to jest Nie. mocno plane. A właśnie, a co z tym fame Ja, tokenem? ale okay. No. Generalnie ten fame token to podobno ma być. W ogóle Rafał Zarkowski się śmieje z tego też, nie? No Że to i będzie takie gówno. ma rację, No tak, on Zaorski. powiedział, że będzie żartował. No tak. A to się przecież tego się nie da shortować. Jak on Czy to tam będzie? możesz pożyczyć od kogoś? No ale jak on to będziesz? Przecież tego się nie da shortować. Jak to będzie na zakupie, pewnie na PancakeSwapie. Gdzie to jest na zakupie? Chwila. To jest. Czekaj. Już nawet nie CoinMarketCap. wiem. Przecież to jest na smart chainie, tego się shortować nie da. Bo Tak to Rafał mówi, nie na wiem. PancakeSwapie Na to pan też kupujesz. słuchasz. Ale gówno! Ale to wolumenu ma. Ale to i tak nie są realne spadki, bo tu są jeszcze tak. No tutaj są To jeszcze się nie. takie stopniowe. Tutaj był duży dump. Nie, Ale to nie jest zobacz. jeszcze realny spadek. Realny spadek jest jeszcze niżej. Tak? No. Ogóle. Poczekajcie, zaraz wracam. A generalnie mówiłeś, że tam 27 którego miesiąca? Lipca. Lipca i co wtedy ma być? Bo ja to sobie zapiszę, bo tam mówisz, że tam może być wielki short. Może być, nawet sobie wejść na tą grupę Rafała. Tam jest lepiej rozpisany ten temat. Dobrze, już wróciłem. BigSB.io, zobacz sobie, ta grupa Rafała. Tam jest dobrze I tam wszyscy rozpisane. mogą wchodzić na tą grupę do niego? Tak, tylko musisz sobie MetaMaska podłączyć i Tora zainstalować. Tą przeglądarkę. O, chwila, co jest USDT? O, kurde, chwila. To jest na jakiejś giełdzie? Nie, co to jest OKX? Na OKX. Kandze chyba widziałem Fejma. Kanga. Jest OKX jakieś? Nie wiem, co to jest szczerze. PancakeSwap, Bitmart, Dodo. I tyle w zasadzie, nie ma już nigdzie indziej. Nie, teraz patrzę na stronę, to na Kandze jest. Ja pierdzielę, frajer trzeba być, żeby takie gówno kupić. O, jest, OKX. O Boże. To się faktycznie da shortować. O kurde. To przecież taki dump potężny pole... Ale to będzie cudne. To się faktycznie na giełdę dostało jakoś. Dlaczego? No tego 27 to no ciekawe może być. Przecież to giełdy nie powinny na oczy zobaczyć żadnej. Ja myślę, że Rafał będzie nawet znowu robił takiego rajda z całą społecznością. No. Wtedy będzie taki zaplanowany dump. Mocny. Co to za dieda? Szkoda, bo fajnie wyglądało to na fejmie, jak robili tą prezentację z skanowaniem tych zawodników. No. Fame token. Fame ma AO. Ale strony ładne mają. A wtedy tego 27 ma być, mówiłeś, odblokowanie czegoś tam, nie? Tak, tak, tak. Wiesz, ja ci tego tak dobrze nie wytłumaczę. Tam mówię ci, na tej grupie Rafała jest wszystko rozpisane, super O tłumaczone. Boże, mnie ta hero. Ja też gadam, że on chce to na dno spuścić, nie? No tak, i zarobić. Jebany. Może też się wkleje all in. A tu się okazuje, że ten Zaorski odpali wtedy live'a. Mówi, że shortować będzie. A tu pytląga daje. No, ale to jest taki skurwysyn trochę, nie?
No. On w tym Hate Parku ostatnio to też mówił. Że on czasami coś takiego robi, że wiesz, mówi, że shortuje, a tu longa robi, nie? Znaczy, wiesz I co, że on tak. ja sobie to analizowałem i mu zależy, żeby spuścić ten fame token, bo tak naprawdę on już tam hejtuje ten fame token i w ogóle Tencent cały. To wiesz, to dla niego na honorze to by było. Tak samo jak z Luną. Mógł się wypiąć na całą społeczność, ale mu na tym zależało, żeby to na dół poleciało, bo no jako, wiesz, bo jak się kłóci cały czas z tymi luniarzami, tam wiesz, graf i tak dalej, to mu to na rękę sprawdzi. No, widzisz, teraz cała Polska mówi, że gościu zarobił 10 milionów tako. Tak, dziś on zarobił 40 na tym, albo 44. W No, przyszłym. 10 milionów tych dolarów, tak. A, to tak. Nie, już tak przyzwyczajony jestem do tych cyferek w dolarach. Tego Bitcoina. Ale transakcje lecą tutaj. Na tym fame tokenie. A tu w ogóle. O kurde. Fame BNB. To jest to? Nie, no to jest to, bo tu jest. O kurde. Spadło, potem była pompa. No i dalej jak każdy shitcoin. Ciekawe jest to, że ci zawodnicy dostają wypłatę też po części w tych fame tokenach. Tak? No dostają jakąś tam część. Mądre zerranie. Znaczy, czy ja wiem, bo tworzył kolejne tokeny, nie? I je rozdają. Tak jakby. A. To wtedy nie, to wtedy gówniane, bo to No ich i to będzie może traciło na być wartości. trochę O tak samo Jezu. jak Rafał chyba mówił z tymi akcjami tego. Ekipy, jak była, jak na giełdę weszła. To tak bez To sensu wprowadzać na Fris giełdę. sobie zrobił ruletkę i tam dawał losowym pracownikom akcji. Ale to było tak, kurde, bez sensu wprowadzać na giełdę ekipę. Tak bez sensu, przecież. Ale to kurde, ile czasu musiało kosztować wprowadzenie ich na giełdę? No, chwilę, nie tu. No mogę temu zabronić. No. Na giełdzie jest, no ale jego akcje leżą. No ale myślę, że każdy tu z nas chciałby robić taką kasę na dzieciakach. No pewnie, że tak. Jak Fris. Kasę robi. Wolałbym To taką. samo ta giełda. Aczkolwiek mnie zastanawia, kto takie gówno kupuje ogólnie z tych. No bo jakby, no wiecie, to są dzieci, co nie? No to co, oni idą do mamy, mama, ja chcę na przykład fame token i coś takiego, weź się zarejestruj ze mną na giełdzie, proszę, proszę, coś tego typu. Mamo, ja chcę Bo 10. nie, Ja bo nie chcę mogę, ja 10 chcę arcji. 10. Ja chcę 10 arcji Freeza. 10 arcji. Ja chcę 10 arcji Freeza. To generalnie sobie wyobrazić za bardzo tego nie mogę, nie? Ale z No. tym fame tokenem Ale tak ten może fame być token faktycznie, może wy się być faktycznie, śmiejecie. wy się. No. A tam jakieś bonusy mają dostawać ludzie, którzy mają te fame tokeny, jakieś tam dodatkowe walki, jakieś materiały specjalne tylko dla nich. No to sobie kupię tego fame tokena za 2 złote i też będę miał, czy to trzeba mieć jakąś określoną sumę? Nie wiem, ja nie kupowałem tego nawet. Ej, powiedzcie mi, jak coś takiego odczytać? To jest jakaś. Co to jest? Bo to jest na tym Discordzie Zaorskiego. I ja tak patrzę. Ale ten Discord, on powiedział, że to już nie jest jego Discord. Tak? No, bo tam przejęli ten Discord jacyś ludzie. Aha, no to nie wiem, ale tak to jest dużo ludzi, więc sobie siedzę. Oni na Zoomie siedzą tylko. Często te streamy ich włączą. Ale wytłumacz mi jedną rzecz. O, co to jest? Jak to rozczytać? Jakim w ogóle cudem, powiedz mi? Nie wiem, pierwszy raz też to widzę, naprawdę. To jest. Nawet ktoś napisał, widzę buzię w tym tęczu. To jest jakieś, nie wiem, natężenie, że im większe te bąble są, tym większe natężenie kupujących, czy. Ja nie wiem. Nie mam Jeszcze gość na tym pojęcia. traduje, słyszałem jeden, i tylko wyłącznie na tym. Mam teraz 7 na kanale właśnie z takimi wykresami. To już sztuka jest. A wy skąd wiedzę czerpiecie o kryptowalutach i ogólnie o Forexie, inwestycjach? Jakieś książki? No, ja. Ja? YouTube po prostu, no. YouTube. Jakie kanały polecasz? O kurde, no.
Teraz sobie lubię oglądać na przykład takiego jednego gościa. Z Jakąś. angielskiego czy z polskiego YouTube'a? Z polskiego. O, on jest naprawdę spoko. Taki miły jest po prostu. Spoko się go ogląda. Tutaj niektóre fajne rzeczy daje. Takie na przykład jak chłopcy sobie początki w tradingu. Tutaj nawet. On gada po prostu według mnie sensem nawet. Co nawet? Widziałem Kuźwa, taki nie YouTube, mogę widzieć widziałem takiego tego YouTube'a. streama. No to internet ci chyba nawala. O, O, to jest. Matt FXS jest zarąbisty, mi się mega podoba ten youtuber, subskrybuję go. Mega, naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy mówi. I można się solidnie też nauczyć rzeczy, na przykład, o, tutaj daje. Bardzo fa no fajne bardzo rzeczy, te shorty robi, bardzo fajne, naprawdę. Mat XF? Matt FXS. Przez 2T jak mat. Ale kozak jest naprawdę. Bardzo fajny youtuber. A tak najwięcej ogólnie to ja nauczyłem się niestety z doświadczenia. Bo średnio zaczynałem tak naprawdę, bardzo średnio. Jaka była likwidacja? Ile? Że na początku, ile straciłem, jak zaczynałem, No, no, no. to ja ci nawet pokażę. Jeszcze na starym brokerze. To jest? Stary broker. A, chwila. O. To jest mój stary broker. Ja tutaj zaczynałem na Forexie. Byłem. Jeszcze tutaj kompletnie pokażę ci, jak moje analizy wyglądały. Poczekaj. Na takim jednym serwerze są, bo tutaj jest serwer, gdzie ogólnie zaczynałem. Spector jajko stare. A to nie tu, to nie tu, to nie tu. Wezmę sobie setups. Spector użytkownik. Na chwilę. Coś tu jest nie tak. No bo dobra, w sumie to ci pokażę, jak wyglądają moje analizy. Musisz dać od i potem twój nick. O, podzielaj. Dobra. Od. In. Hector. Jajko. Nie pokazuje nic. Może jakiś wyskasowany już. Nie, no przecież jeszcze oglądają mi chyba z 2 dni temu. O dziwne, tylko tutaj pokazuje. No ale no dobra, pokażę wam po prostu tak ogólnie. Załóżmy, że idę sobie na TradingView. Wchodzę. No i moja analiza wyglądała tak, że idę sobie na EURUSD. O, widzę tutaj takie coś. To idę, patrzę sobie na kartkę z patternami. Robię coś takiego. No i dla mnie to jest. Wiesz, i dla mnie to jest analiza. Tyle, nic innego. Bez żadnych wskaźników. Zero. No i tak oto mój wynik wyszedł. O, właśnie. O, właśnie. Chwila, gdzie to? O, właśnie. Chwila. O tyle. Oj. Minus 3000. Tak to wyglądało. A na krypto? Początki? To też zawsze ciekawe Na jest. krypto to już tam bardziej byłem wyuczony przez właśnie no, te 3000 mi dały tyle wiedzy, że może się zesrać to, że mogłem. Ale to nie tak zaczynałem. Jeszcze przed Forexem. Nie. Nie no, przed Forexem. Jeszcze wlazłem w takie gówno moje krypto. Pierwsze to były shitcoiny, ale takie bardzo, bardzo shitcoiny. Takie już najgorsze, to nie jest jakieś typu Shiba czy Dogecoin, to są memecoiny, nie? Nie, na PancakeSwapie wiem, też się w to bawiłem. Ja pierdzielę. To było tak chore, po prostu musiałem patrzeć co 20 sekund na wykres, bo zesrać się mogłem.
powie. Na początek no robią wrażenie te procenty i się chce to No wejść ale po prostu. co z tego, że robią? No właśnie, no to jest właśnie problem zaczynających. Sam coś o tym wiem. O, zobacz, to jest coin, w który inwestowałem. Jakaś grupa tego shitcoina, No tak? le, no pewnie, drożona jest martwa, martwa, tu jakiś, wiesz, ludzie piszą, że to niby się podniesie, coś tam, wiesz. A to zdechło z kilka miesięcy temu. Ajajaj. Czyli co? Czyli teraz dodajesz, bo mówisz, że ta analiza była taka bardzo, bardzo prosta, nie? No. No i teraz dodajesz te indykatory i w sumie tyle? Nie, to tak już kompletnie moja analiza nie wygląda. Nie, bo ja analiza nie wygląda. Ja teraz używam wsparcia i Ja teraz opory, używam linie wsparcia trendu i i takie opory, różne. linie trendu i takie różne. Na przykład, nie wiem, Na przykład, no nie te wiem, indykatory, te paterny już umiem indykatory, rysować. paterny już umiem Już mam te testować. wyczucie rynku, Już mam to faktycznie wyczucie potrafię rynku, wyczuć już ten rynek, faktycznie potrafię kiedy wyczuć. napływają pieniądze, kiedy wypoją. Ogólnie mam takie, jakby nie wiem, to po prostu wyczucie takie. Wcześniej tego nie miałem, więc też pomaga. No i po prostu potrafię lepiej. Jestem teraz profitowy. Robię zyski. A tam Kiedy to w ogóle zaczęło? kiedy ja zacząłem? No. Jak zacząłem 14 lat. No. Półtora roku temu, ponad już pewnie. Ale jakbym mógł zmienić, to bym zmienił sobie początki troszeczkę. Bym się uczył, a tak to się uczyłem na traceniu pieniędzy. Niestety. Jakbym z Forexem chciał zacząć, to gdzie bym mógł, bo tak namyt nowy rynek i ciekawy jestem, A, aż zrobię. jakbyś chciał zaczynać? A No. masz już jakieś doświadczenie w krypto? Krypto jakieś tam mam, no. Ale jakieś tam, czy tradowałeś na futures? Na futures się bawiłem, ale to nie jakaś duża dźwignia, no max to 10x. A, no to sporo. No to na. Jak chcesz skalpować, że może na skalpowanie od razu. Nie. Najlepiej sobie na demo poćwicz, jak to wygląda. I czy No, dasz radę znieść pozycję psychologicznie, bo tutaj oczywiście wszystko się szybciej dzieje, takie różne inne medykamenty są. I czy po prostu ci tutaj będą wychodziły transakcje. To sobie poćwicz na znaczy, demo. Jeżeli nie czy chcesz trening. skalpować, resztę na rodzinnym, czterorodzinnym. To weź sobie po prostu dźwignię najniższą czy coś i już możesz grać normalnie, bo to jest takie same praktycznie jak krypto. To jeżeli masz mniejsze wahania, zarobek w sumie to taki sam. U mnie jest lepszy zarobek jest tutaj niż na krypto. Dużo lepszy. Naprawdę. O, siema. Ale Powiem. jest lepszy pod względem tego, że co, że bardziej ruchy są przewidywane? To tak i lepszy pod tym, że po prostu tutaj, że więcej tutaj zyskuję. Po prostu mam mniej stratnych dni. Tutaj wszystkim jest Dlaczego inny. niby tak? To też się zastanawia. Po prostu lepiej analizy częściej się sprawdzają. Takie jak ja robię analizy. Dużo częściej się sprawdzają. I jakoś mi się po prostu lepiej gra tutaj, no. Też ja na przykład niestety jeszcze chodzę do szkoły. I no i na przykład czasami wracam sobie o 15, o 16 czasami wracam, ale to chyba raz w tygodniu. No i siedzę sobie potem pół godziny na rynku. Nie wiem, mam już ponad stówę. Zamykam sobie dzień, no idę tam resztę rzeczy ogarniać. A na krypto. Tam nie ma również opcji grania na takich czartach 5-minutowych. Chyba, że tylko na Bitcoinie. Ale tam na dźwigni 125 grać to też ciężko. Trochę. I ten. No i tam po prostu no, często jest to samobójstwo. No ci pieprznie świeca wielka i. Ja się właśnie już teraz zakończyłem po prostu jak. Miałem jedną transakcję stratną, ok. Drugą transakcję stratną, ok. Trzecią stratną, ok. Czwartą, patrzę. Idzie dobrze, jestem 16 dolców w ten. Na plusie.
Pozycję miałem otwartą już ponad godzinę. $16 na plus. I dosłownie w sekundę kuźwa świeca sroi mi SL wybiło. Już wtedy powiedziałem kuźwa dość. Pieprzę to. Mi się odechciał, bo już miałem, ja tak miałem chyba z czwarty raz w ciągu 3 tygodni. I już wtedy mi się po prostu odechciało. Już wtedy stwierdziłem, że nie pieprzę to. I się przeniosłem na forex z dnia na dzień. Ogarnąłem sobie ten rynek. I nie żałuję kompletnie. Zajebiście to jest. I też na przykład w weekendy jest zamknięty rynek. Można sobie odpocząć psychicznie. Bo na przykład w weekendy jest ciągle krypto otwarte. I niestety mnie kusiło, bo nie powinno się tradować w weekendy, bo tam jest po prostu bardzo niski wolumen. Co można zauważyć, są mniejsze ruchy, mniejsza sprawdzalność, no i po prostu no, nie traduje się według mnie w weekend na giełdzie kryptowalut, bo wiele ludzi odpoczywa, a nie traduje. A tutaj nie myślę o nic bardziej, że coś mi ominie na luzie. W poniedziałek się otwiera rynek i na przykład ja wracam sobie ze szkoły, a nawet przed szkołą mogę sobie otwierać trady i tam nie muszę ich po kilka godzin trzymać. Co chwilę się patrzeć na wyczesty, świeca się nie zesrała w pionową w dół, albo nie wiem, albo pionową w górę. Jakoś mi się bardziej tutaj Ten, podoba. a w ogóle ktoś z was korzystał z jakichś tam grup sygnałowych? Nie. A i nie, jak coś, to A, jeżeli jak coś. nie dajcie się wpakować w syf typu Mr. Advice albo Game Changers. Bo się da na to po prostu zesrać. W skrócie tak mogę wam to podsumować. Bo na przykład. A, nie, chwila. Raz uczestniczyłem w grupie sygnałowej. Wziąłem sobie ją tak, żeby sprawdzić, jak to po prostu wygląda. Bo tam patrzę, jakiś gość w ogóle w Meksyku się co chwilę pławi w bogactwach. Wchodzę na tą grupę. No i patrzę. No, warto się tam, ktoś jest, jakieś sygnały dają. Ale jak patrzę, jak wyglądają te sygnały, ja pierdzielę. Gość w każdą transakcję, jakoś nie, on po prostu po poproszeniu analizy nic nie odpowiadał. Tam jak mu zadałem jakieś podstawowe pytania, też żadnej odpowiedzi. Też jak. A i właśnie miałem powiedzieć, jak wyglądają sygnały. No generalnie grasz na dźwigni, jak jest Bitcoin, to tylko i wyłącznie 100 albo 125. Tam, z tego co pamiętam, było 100 albo 105 dźwignia. Oczywiście 100 plus na 100% i take profit na 100%. I tyle, i tak wyglądał sygnał. Do dupy. Znaczy generalnie ja słyszałem akurat z doświadczeń, nie wiem, ale że no dużo jest naganiaczy właśnie na te grupy sygnałowe, ale są też osoby, które naprawdę mają dobre sygnały, ale ich jest po prostu trzeba wiercić, żeby po prostu je znaleźć, nie? No, trzeba mocno wierzyć i najczęściej takie po prostu grupy sygnałowe są drogie. No generalnie to tak. Ale tutaj też jest taki myk, bo załóżmy takie Game Changers, mi nawet dość pieprzoną tabelkę wysłał, bo też zauważyłem, że po prostu mi powiedział, że wiele ludzi nie wchodzi w Game Changers dlatego, bo oni chcą zarabiać na krypto, tylko oni chcą zarabiać na tym. Na promowaniu ich grupy, bo oni dostają pieniądze za promowanie ich grupy. Potem się okazuje, że jeżeli kupią tam jakiś pakiet, ktoś kupi oczywiście ten pakiet z ich linku, to oni dostają bez przerwy miesięcznie te pieniądze. I niektórzy sobie budują tak dochód pasywny z tego. Zaorski chyba o tym mówił. No. Tym head parku. A tutaj da się jeszcze zakupić sygnały na tym serwerze? Jeszcze to jest aktywne? Na tym nie. Nie prowadzę już sygnałów. Rozumiem. Ma ktoś z was opinię o tym, o sygnałach na tym serwerze Tymka, czy? W których sygnałach? No, bo tam też chyba można wykupić to premium, tam u Tymka, to zarabianko, to ten serwer. A, że tam nie ma już premium chyba sygnałów. Tam nie ma chyba premium już. Z tego co wiem. Czyli to $89 to jest tylko i wyłącznie tam jakaś wiedza, tak? Tak. Ale szczerze, chociaż nie, w sumie
Tam niektóre materiały są przydatne, ale też wiele znajdziesz po prostu w internecie, jak nie wiem, masz. No jak po prostu oglądasz pierwsze 10 filmików na YouTubie, to też będziesz miał bardzo podobną wiedzę. Więc $90 to wydać, to nie wiem, no nie wiem. Ja nigdy nie wydałem nic na wiedzę, tutaj oczywiście o forercie. Tylko na rozwój osobisty kilka książek kupiłem. I radzę sobie. Bo też. No po prostu wiedza jest wszędzie dostępna za darmo, tylko wystarczy chcieć jej. No po prostu wystarczy ją chcieć mieć. Tak naprawdę. No, Tak to samo prawda. kursy te wszystkie gówniane od tych naciągaczy na Insta czy coś, to w 90% albo ci go nie dadzą tego kursu, albo ci wciągną w piramidę, albo dostaniesz kurs zbudowany z pierwszych 10 filmików na YouTubie o tej samej kategorii, tłumaczonych przez jakiegoś fagasa. Tak to wygląda. Kursy są po to, nie po to, żeby ktoś się nauczył, tylko po to, żebyś ty zarobił na tych kursach. Żeby ktoś zarobił na tych kursach. Ale ty wydajesz to, żebyś ty na nich zarobił. O to chodzi. Bo ludzie to kupują. Bo nie oszukujmy się, no jak ktoś chciałby zarobić, to by sobie zarobił po prostu tą wiedzą na giełdzie, nie? A No niekoniecznie właśnie. tymi kursami i No. naganiem. No, dokładnie. Dokładnie. Masz tutaj rację. O, tutaj Bitcoin, już widzę tutaj. Lekki, ale nie przebiłem tego poziomu. Teraz. Co oznacza te BE, D i w ogóle? A, to jest taki indykator, all patterns, który wykrywa paterny na świecie. Nawet spoko jest. Czasami można żyć, czasami się tutaj po prostu wzorować, też spoko jest, naprawdę. To jest tylko na Premium Trading View, czy... Nie, no to jest na zwykłym też. Ty masz Premium, czy nie? Ja mam premium, bo kurde, no ten, że ja mam Pro Plus, bo tak. Ja po prostu potrzebuję Pro Plus, bo już lepiej użytkuję. Czasami potrzebuję odtwarzać sobie na dwóch ekranach. Wiecie, tam były jeszcze te. Dlaczego to kupiłem? Miałem jakiś powód, tylko zapomniałem który. Tam chyba można parę tych wskaźników sobie dać na jeden wykres. Chyba powyżej A 5. właśnie, chodziło mi o wskaźniki, o wykres na innym układzie. Też bardzo ważne te zapisane 10 układów wykresu, co bardzo, bardzo mi się przydaje. No i tutaj też fajnie, że masz te 100 alertów po stronie serwera i tyle. No po prostu bardzo sporo jest ten pakiet. Więc ten sobie wybrałem. No, bo premium nie, bo ten, bo po prostu premium nie potrzebuję, bo po pierwsze po co mi i po co nie mam, nie jestem jeszcze bardzo zaawansowanym traderem. Zresztą czy, nie wiem, czy bardzo zaawansowany potrzebował, chociaż nawet nie no potrzebował, bo ty masz te 400 letu po stronie serwera, już masz tutaj sporo rzeczy. Co to za alerty po stronie serwera, o co w nich chodzi? Odświeżanie tego, odświeżanie świeczek. A, okej. Okay. Jak się gra na minutówkach, no to chyba są ważne. No. Dlatego ja wziąłem sobie tutaj Pro Plus też. Z myślą, że będę grał na minutówkach. Bo jak tak naprawdę grasz na godzinowych i Niepotrzebne. no to niepotrzebne ci. Też, kurde. To się zainteresował. Wiecie co to jest FTMO? FTMO, wiecie co to jest? Okej. Okay. No to jest coś takiego, że to jest taka fundacja jakby dla traderów, którzy fundują ci konta za twoje pieniądze. I bardzo fajne jest to, że a w sumie zademonstruję wam na chwilę. Nie mogę się tutaj zalogować. Teraz.
Jest tak. Macie jakby przejść test, który trwa 30 dni, a potem przez 60 dni musicie, no ogólnie to zajmuje 90 dni. Przez 3 miesiące musicie tradować na demo, żeby was puścili tutaj. Płacicie tam za na przykład takie 10 tysięcy dolarów. Płacicie sobie tam, z tego co pamiętam, 1500 zł. Chyba tak. Żeby tutaj to zobaczyć. Nie mogę, gówno zobaczę. No dobra, no ale no 1500 zł płacicie sobie za tutaj 10 tysięcy dolarów na wasze konto. I możecie sobie na tym tradować. Tylko że tam macie, oczywiście nie płacicie, że jeżeli stracicie dany kapitał, nie płacicie za to. Oczywiście tam jest to, możecie stracić maksymalnie 10% konta, jeżeli stracicie powyżej 10, że po prostu stracicie te 10, to wyłącza wam konto, no i wy tracicie kasę i oni. Oczywiście zdacie te dwa testy. Zdacie. No i Jak się da te dosyć. dwa testy, to już później, na zawsze będziesz miał takie coś, No czy... tak. Że jeżeli, no tak, jeżeli zdasz już te dwa testy, to tradujesz sobie na tych pieniądzach, które sobie kupiłeś. Można sobie kupić do 200 tysięcy dolarów. No ale można sobie tak po prostu nie używać, po prostu tak stać w miejscu, nie wiem, zrobić jedną transakcję taką nawet, nawet taką nieznaczącą po prostu raz dziennie. Tracić, no zarobić tam jakieś grosze typowe przez 90 dni, to co? No nie, bo tutaj masz określone targety, które musisz robić. Aha. Jak ci się uda, to ci fundują konto i co miesiąc sobie możesz wypłacać kasę. Jak sobie, potem możesz sobie tą swoją kasę wziąć i oni zabierają pieniądze. Oczywiście oni tam dostają procent od twojej zysku, chyba tam 10% albo 15% albo 20% tam idzie dla nich. A resztę sobie bierzesz ty. Korzystasz z tego? Nie, jeszcze nie. Że nie wiem, czy będę planował z tego korzystać. Bo jeszcze po pierwsze nie mam głowy do tradowania na 10 tysiącach. Dolarów zwłaszcza. A po drugie sobie po prostu wolę sam to zdobyć. Nie chcę być fundowany przez kogoś. I potem się trzymać na kogoś warunkach. Bo sobie masz też określone warunki, kiedy możesz sobie wypłacić, kiedy nie. Jakie musisz robić role, żeby nie zamknąć konta, takie różne. Te, no po prostu nie chce mi się tak być na smyczy u kogoś. Niby tutaj można pieniądze zarobić, ale wolę sobie dojść sam do tego. Tak po kolei, jakby, no bo tak, no po prostu. Nie chce mi się też 90 dni czekać, bo przez 90 dni. To z tych 200 dolarów to ja zrobię połowę z tego. I dla siebie. Więc no. Tak to wygląda. Co miałem powiedzieć? A, w ogóle jak każdemu tydzień minął? Jesteście na proficie, czy jednak na stracie? Zero. Na zero? No. Czyli jednak otwierałeś transakcję, ale wylazłeś na zero. Nie otwierałem żadnych transakcji. A, no to chyba, że tak. Tak też można. To sporo. Ja kurde, ja miałem bardzo mało czasu na tradowanie. Więc tradowałem tylko 3 dni razem z dzisiaj. Więc 350 zł zysku, ale zawsze coś, więc sporo. Ale chciałem się zapytać, czy jest coś takiego, bo kiedyś słyszałem, że można zarabiać na spadkach. To No prawda? pewnie. To jest shortowanie. Lubię obstawić jeszcze parę tygodni temu. Oj, No. nie wiem, czy już. Zaraz to widzę, od paru dni się na stałym poziomie utrzymuje cały czas. No, Luna to już, wiesz, Luna to już death jest, już nie ma ratunku dla niej. To już jest riski strasznie, do niej mocno nawet. Ona już po prostu zaczęła być chyba ruletką od 40 dolców. Znaczy,
Od 40? No. No nie wiem. A jak się nazywało to zarobienie na spadkach? Jak to się Short. nazywało? Short. No zobacz, na przykład tutaj mogę sobie obstawić buy albo sell. No i tutaj buy to No jest, i... że obstawiam, że pójdzie do góry, a sell to jest, że obstawiam do dołu. To jest bardzo fajna funkcja. A to ja na spotkach czy na nowości zarabiasz? Słucham? Ty ja, jakim sposobem zarabiasz? A, że no tak i tak. Aha. To zależy od analizy. Jak mi wyjdzie, na co się zbiera. $380 przez 3 dni. No. Z jakim wkładem? Przez 2 dni, przepraszam, przez 2 dni. A z jakim wkładem? 2 dni temu wpłaciłem $200. Nieźle. Czemu w ogóle już nie prowadzisz tej grupy z tymi sygnałami, tak ciekawości? Bo teraz na przykład gram na Forexie i nie mam zbytnio jak je prowadzić, no bo ja wchodzę na pozycję, gdzie masz naprawdę bardzo, bardzo mało czasu na wejście, więc tak średnio by się dało prowadzić te sygnały, a wręcz to jest pewnie niemożliwe, chyba żeby było jakieś kopiowanie tych trade'ów, no ale no nie wiem, nie chcę tego robić, bo nie chcę, chociaż może, nie wiem, jeszcze się może kiedyś zastanowię. A w krypto już po prostu nie gram, więc zresztą już nie będę dawał sygnału. Ja krypto tylko na spocie już będę leciał. A do futures mnie nie goni zbytnio. A jaka tam jest różnica w skrócie między futures a spot? Czy podstawowe pytanie? No futures to masz przecież trading z widnią. A na spocie a kupujesz. Spot z portfela. No, a spot to jest taki portfel, jakby krypto, gdzie sobie to masz pieniądze, kupujesz krypto i masz krypto w portfelu. To jest spot. Ile płacisz, tyle możesz zużyć. Dokładnie. A ja myślę, że na przykład zrobić tak, że teraz będą te spadki na Bitcoinie, kupić go na przykład za. Nie wiem, jak dojść do 25, potem go przetrzymać przez kilka miesięcy, no potem z 25 będzie, nie wiem, wjazd na 35, no i ten procent zgarnąć, nie? I potem go sprzedać. No to też dobra. No. Dobra taktyka. Też. Poczekajcie, ja za chwilę wracam, chwilkę. Ja słyszałem, że to jest dobre na start właśnie, żeby się tak uczyć. No tak, do uczenia jest idealne. Chłopaki, możecie powtórzyć, co jest dobre na start, bo lega mnie. Że kupujesz jak jest niska cena, a sprzedajesz jak jest wysoka, żeby jak najmniejsze ryzyko było. Ja wysłałem tam na czat zajebisty kanał, który jest taki właśnie dla początkujących. On fajnie wprowadza, ja tam też, że tak powiem, trochę się oswoiłem, jakby ktoś tam potrzebował, a tam na YouTubie zawsze można na język polski tłumacza sobie zmienić, nie? To tak. Wyset rate? Nie, tak. Tam generalnie mają dosyć mało filmików, ale jakby gdzie wchodzić, gdzie wychodzić, świecie tam omawiają i jakieś inne tam jeszcze tak, pierdoły. Ale to jest analiza techniczna. Tak, ten, tak, tak. Tak, tak, tak. To jest ciekawe, bo ja się nie znam tej analizy technicznej. No tam naprawdę, jak to sobie obejrzysz, ja sobie robię tak, normalnie notatki sobie z tego robię, nie? I generalnie, no, obejrzałem już dwa filmiki, bo one są dosyć ten, dosyć długie i ten, i no naprawdę, po tych dwóch filmikach już ogarnąłem dosyć sporo i skumałem o co chodzi, nie? I tak dalej, no, polecam. Możecie sobie tam ogarnąć. Jak tam ktoś będzie potrzebował. Zresztą szukanie informacji to też jakaś umiejętność, nie? Tak w ogóle. Bardzo przydatne.
Wy już coś tradujecie, czy nie? Wiesz co, ja się uczę na tym, na TradingView, założyłem sobie konto demo i tam sobie latam, nie? Ale jakimś, na tym. Jakimś kapitałem, nie wiem, na jakich giełdach coś się bawić. Wiesz co, sobie zrobiłem tak, że ja mam sobie zrobione, na przykład wsadzone tam w to konto demo, gram tyle, ile bym zainwestował na początek w tradowanie, czyli 6 koła i na tej zasadzie sobie latam, nie? Na tym nie wiem jak to działa na tym TradingView, tam możesz w krypto inwestować we wszystko? W sensie wiesz co, tam nie wiem czy tam można, chyba raczej nie, na 90% raczej na nie. Na tym demo mi chodzi. A, na demo, no tak, to tam możesz normalnie tradować, zajebiste to jest. A co, o czym gadacie? Gadamy o tym, że na TradingView jest konto demo i tam możesz tymi wirtualnymi pieniędzmi tak tradować, nie? A, no. Nie posiadając swoich. Zajebiste to jest. No fajne. A w ogóle, inspektor, to ty dużo tam miałeś osób, tak z ciekawości na tych sygnałach premium? Miałem chyba, no tak, trochę, tak. Ile miałeś tych osób, tak? Z 12. A to gate w sumie, nie? No. Sprawiam. No to jak ile ty tam brałeś za te sygnały? 100 zł za miesiąc. 100 zł za miesiąc, kurwa, to miałeś 1200 zł na plusie. No. Zajebiście. Sprawdzały się mocno te sygnały, czy? No, też tam była sprawdzana sporo. Tam sporo się sprawdzało. Kurde, ale tak naprawdę... Kuźwa, kasa leży na ziemi, nie? Tylko trzeba nauczyć się ją zdobywać. No, trzeba, dokładnie. To trzeba po prostu umieć ją podnieść, mieć wyćwiczone ręce. Panowie, ja muszę spadać. O. Spoko. No, to siema. No. Ale kiedy będzie następne spotkanie? Bo chętnie bym przyszedł. Kiedy będzie następne? E-com ma się ma być w poniedziałek, ale nie wiem, czy je zrobię, bo nie mają zbytnio czasu. Więc pewnie następny będzie albo w środę, albo w piątek. Ty jakiś sklep prowadzisz? Słucham? Jaki sklep swój prowadzisz? Bardziej prowadziłem. Aha. Ale już nie prowadzę. A co tam sprzedawałeś? Nie wyszedł. A ty co, na Allegro jakimś? Nie wiem. Ja. Taki zwykły sklep. Ale nie wyszedł po prostu. Z produktem takim jednym, zobacz. Czy to kurde, ty tak, to ostatnio co pokazywałeś? No, nie wyszedł. Miało 6000 ileś tam wyświetleń na Facebooku, ale już stwierdziłem, że nie ma sensu. Jak 6000... No, za szybko się poddałem. Nie, na 7000 osób kliknęło go z tego co wiem 20. O, no to faktycznie. I żadna nawet nie dodała go do koszyka, albo nawet nie kliknęła guzika kup teraz, to słabo, więc... Muszę jakoś inaczej się pokominać. Na to jakiś dropshipping robiłeś, czy... Dropshipping. Co brałeś? Dropshipping z Shopee. Ale to, żeby to sprzedać, to musiałeś najpierw to kupić, co nie? Trochę na tym chyba straciłeś pieniędzy. Nie, to na dropie to działa tak, że ja kupuję dopiero wtedy, jakby zobacz. Ktoś zamówi ode mnie, a ja wysyłam z tamtej strony na jego adres. Więc straciłem tylko 60 zł na reklamy. Nawet 75 chyba, ale no niestety, no bywa tak też. Byłem na to gotowy. To chyba taka niepopularna platforma też, ten... Nie wiem, jakoś... Nie wiem, czy ludzie tak, wiesz, no przeglądają, jak Allegro załóżmy niektórzy tak, że przeglądają, krolują to Allegro i biorą do koszyka różne rzeczy. Dlatego się chyba zajmę Allegro teraz po prostu. Wystawiłem kilka ogłoszeń. A czyli na przykład to tak działa, że sprzedaje... O, ścięło cię. Ścięło. Jak kupi, to ty zamawiasz z AliExpress i do niego to zamawiasz, tak? Że na Ali nie robię dropu. O, poczekajcie, że ten mnie dzwoni. Chwilka. No na AliExpress chyba nie, bo to trochę bez sensu. Czy z AliExpress zamawiasz, nie? No ale ten nie robią, bo jest długa dostawa, nie? No tak, no ale tam na Allegro można napisać, że na przykład kraj dostawy Chiny, coś takiego.
Dużo ludzi tak robi. Dobra, już A jestem. chyba 20 dni. Już będę też kończył. Co miałem Ale powiedzieć? z jakiej platformy lepiej niż z AliExpress? A, z Z Shopee. AliExpress lepiej z jakiej? Amazon? Amazon? Nie, z Ale. Shopee, bo zobacz, masz Shopee. I tutaj masz właśnie takie gówniane chińskie produkty, bardzo fajne. Ale to ostatnio jeden fajny wysłałem, który mi się podoba. Typu produkty. O, to na przykład. I zobacz. Masz taki kubek. On jest tani. Taki kubek to możesz za Za ponad... 5 dych mógłby pójść, Za spokojnie. 5 dych, za 100 nawet, taki sprzedał merchant i będzie, wiesz, premium takie. Bo premium, że wiesz, pokazuje temperaturę, że myślę, że za 100 byś go opnął. Takie 80 nawet. I zobacz, tutaj przesyłka jest darmowa. Masz tutaj impost. Paczkomat masz. Kurde. Ale kurde, to ja tak nie wiedziałem, że tak działa, że to nie musisz najpierw z tego, nie musisz No i cię chyba ścięło. tego kupić, żeby to A. sprzedawać, tak? Nie No. musisz. Dopiero gdy ktoś od ciebie kupi, to kupujesz to i wysyłasz, tak? Dokładnie. Też trzeba mieć na uwadze, że niektóre sklepy też dropshippingu nie chcą robić. No. Dokładnie. No i o paragonie też trzeba pamiętać, No żeby tak. nie było już Do majątek. też. Dobra. Ja już będę kończył. Trzymajcie się wszyscy, chyba Ja mam się. jeszcze pytanie, inspektor. No, słucham, słucham. Jak dostać ten rangę e-commerce? E-commerce? No. A, no idziesz sobie na odbierz rolę i masz tutaj A rangę tu, ikon. dobra, bo ja nie widzę kanału. I tutaj masz ikon. Udało mi się ogarnąć właśnie kanał do ról. Żeby syfu nie było, bo na przykład jak ktoś nie chce po prostu być zainteresowany daną rolą, Czyli ja to... nie mam tego kanału odbierz rolę. No jak? No. A, bo się nie zarejestrowałeś, kiedy mówiłem. Masz, teraz już powinieneś mieć. O, no, bez kitu, dzięki. No. Ale ja mam pytanko, bo już muszę spadać. Ty, czy ty... Halo? To jest coś takiego? Przerwało cię. Czy to jest coś takiego, że... Halo, halo? No halo, halo. Słychać mnie teraz? No teraz słychać. Okej. Sorry, chory jestem. Czy jest coś takiego, że jakby masz jakieś stronki, co na temat dropshippingu? Czy masz jakieś stronki, co Przerywa cię niego? strasznie. To mam pomysł, może napisz mi na PW, bo ja muszę już lecieć, dobra? Dobra, okej. Albo może zostać, to ja ci mogę też coś O, odpowiedzieć. dobra. Dobra, no to ja lecę. Siema wszystkim. Siema. Okej. Jeśli mnie słyszysz.